witam, dziękuję za pozostanie na ceremonii wręczenia nagród o turniej Puchar Starosty Kamieńskiego. Nagrywamy? Nie. My ci damy. I teraz tak, poproszę do mnie pana starostę Kamieńskiego, Józefa Malca, o pomoc przy wręczaniu nagród. Witam jeszcze raz. Może parę słów poproszę. No przede wszystkim dzień dobry, bo nie wszystkim mogłem powiedzieć i przywitać. W związku z tym witam wiele twarzy, widzę tu znajomych, powtarzających się z roku ubiegłego również. Bardzo mi miło z tego powodu, że kontynuujemy ten turniej. Mam nadzieję, że następne lata będą jeszcze lepsze. O, przynajmniej pogoda w tym roku jest lepsza niż w tamtym roku, prawda? Bo pamiętam, zakończenie było prawie w takim dość mocnym deszczu. To wszystkim dziękuję, że Państwo przyjęliście zaproszenie do tego turnieju łącznie z organizatorami. Tutaj za to dziękujemy. Natomiast gratuluję tym wszystkim, którzy zajęli te czołowe miejsca, za które tutaj Pan Rafał zaraz nam, Państwo już pewnie niektórzy wiedzą, ale Pan Rafał tutaj zaraz oficjalnie poda. No i życzę, aby następne turnieje, a słyszę, że za tydzień już jest następny turniej tutaj, a później może jeszcze coś będzie i tak dalej. Także życzę, żeby te wyniki przychodziły i żeby to zadowolenie z osiągania tych wyników było pełne. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Tak, zaczniemy od kategorii juniorów. Jako że chociaż mamy dwóch juniorów w dzisiejszym turnieju, ale no trzeba nagrodzić. Mariusz, to nie ty. I w kategorii juniorów, bo myślę, że bez niespodzianek, wygrał pan Eryk Gawroński z wynikiem 168. Brawo! Serdecznie gratuluję i oczywiście następnych zwycięstw życzę. Brawo dla taty! Przepraszam was, ale widzę, że tutaj parę osób jednak uciekło i nie poinformowało, że uciekają, więc żeby nie było żadnych problemów, zacznę od pierwszego miejsca. Jako że ktoś nie poinformuje, więc nagrody przepadają. Na kolejne osoby. I teraz tak. Kategorii netto z wynikiem, już mówię, 146 punktów. Pierwsze miejsce zajmuje pan Ciba Andrzej. On w ogóle nie chce postawić. Gratulacje. To jest błąd. Tutaj proszę jeszcze zaproszenie na kolację na obiad od Wydmy. Pobielowa. Do Pobielowa trzeba pojechać. Wyszedł spod mojej ręki. Drugie miejsce. Drugie miejsce z wynikiem 147 punktów pan Morawiak Janusz. Nie ma. Czyli drugie miejsce z wynikiem 149 punktów pan Rzęsa Ryszard. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. I trzecie miejsce z wynikiem 151 punktów pan Cieśnik Aleksander. Nie ma. No to idziemy dalej. Z wynikiem 152 punkty pan Konieczny Marek. Tutaj nagroda ufundowana to panie, parasol. Przyda się, myślę. I teraz przechodzimy do tej głównej kategorii, czyli brutto. Trzecie miejsce z wynikiem 168 punktów pan Grzelak Paweł. Paweł, gratulacje. Powiedz się kanwekiem. Policzonek kanwekiem. Również zaznaczę, że były dwa takie same wyniki. Kto miał? Pan Kaziu Mędak. Ale niestety na ostatnie dziewiątce Polek, więc... I kto jeszcze? No i Grzegorz, Eryk Gawroński. Jako trzeci.
Ale pan, ale on jest kategorii net, junior. Pan że Paweł nie każe równo, ale dzisiaj Paweł lepszy wygląda. Tak jest. Brawo. Nie każe ćwiczyć. Brawo, brawo. Ćwiczyć, każe. Drugie miejsce. Ojciówka też warto. Drugie miejsce z wynikiem 159 uderzeń. Mało brakło. No ale cóż, życie. Tak jest. Życie nas weryfikuje. Pan Grzegorz Gawroński. Brawo. Gratuluję. Proszę bardzo. I tak, i mamy. Pierwsze miejsce. Już spojrzał. Już spojrzał. Każdy wie. Z wynikiem 158 punktów pan Konieczny Mariusz. Kuchar starosty, zwycięża Konieczny Mariusz. Jedno słowo tylko, ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć. Chciałbym pogratulować Grześkowi, bo dzisiaj ustanowił rekord pola, zagrał 78, więc gratulacje dla niego. Moje gratulacje dla Mariusza, który home kurs obronił, tak? Czyli to najważniejsze, u siebie się nie przegrywa. Golf. Twój sposób na życie.